zostało nam 300 metrów przewyższenia. Tak? I to jest ten moment, kiedy uśmiech schodzi mi z twarzy. Na chwilę. Na chwilę. Jestem załamana. Jest mega ciężko. Nie powiem, że nie dam rady, bo pewnie dam. Zrobiliśmy już 960 metrów przewyższenia łącznie. Wojtek, ty masz otwarty plecak. O ja. Ciekawe, czy coś zrobiłem. Widoki wynagradzają całe, na całe szczęście wszystko. Piękna pogoda. Piękna pogoda, choć wiaterek się teraz tak jakby zmorzył. Ale dobrze, bo jak nie ma wiatru, to jest tak duszno, że tak delikatnie może powiać przez chwilę. Ale tylko przez chwilę. Wojtek siedzi tam. Żeby nie było, że go zgubiłam gdzieś. Jest. Nie da się. Prędzej ja się zgubię. Ja no się teraz śmieję, ale tak naprawdę nie jest mi do śmiechu. Ale dzisiaj dostanę w kość. Dostaniemy. Bo Wojtek mówi, że jemu też dzisiaj ciężko. No dawno nie robiliśmy żadnych. Dokładnie, dawno się nie chodziło. Dzisiaj wyjdzie ponad 1200 metrów przewyższenia. Dobra, żeby baterii starczyło na szczyt. Bo będziemy musieli drugi raz wchodzić, żeby wam pokazać. Nie wiemy, co to jest, oto. Ale jest zaznaczone jako szczyt, więc... Odklepiemy, żeby mieć zaznaczone, znaczy... Co? Znaczy dla świętego spokoju. No, dla świętego spokoju odklepiemy, jak coś to mamy, to... 3, 2, 1. Jest! Cokolwiek to jest. Niech ma. Niech ma, a my idziemy dalej. Ale coś mi się dzisiaj język plącze. No. Sąsiedzi na dole imprezowali, a mi się język plącze. Dobre, nie? Ja w sumie twardo spałem. Nie było na dole? Ogryzę się tutaj. Tylko nie urywaj to włosy. Nic, to wiem. Ja się już nie mogę doczekać, kiedy stanę przed tym grzbietem i zobaczę, co to nas czeka z tej drugiej strony. Nie Monia? Bo jak na razie to mamy takie piękne. A wróciliśmy z tamtej góry, którą Wojtek pokazuje. Więc jesteśmy teraz na niej, na tej samej wysokości. 720 metrów. Nieźle. 200 jesteśmy u góry. Gotowa? Zostało nam tylko 106 metrów przewyższenia. Idziemy naprawdę powoli, nie spiesząc się. Warunki mamy fantastyczne, to znaczy za nami, bo przed nami na szczycie są chmury. Ale nie zakrywają szczytu chyba. Aha, Wojtek mówi, że chyba szczytu nie zakrywają. Pójdziemy, zobaczymy, ale póki co cieszymy się tym wszystkim. Glenko jak zwykle nie zawodzi. Tak, Glenko nie zawodzi. To jest po prostu coś magicznego. Nasze ukochane miejsce w całej Szkocji, tak naprawdę. No, jeszcze bym ze trzy wymienił. Ale... No, Wojtek mówi, że jeszcze ze trzy by wymienił. Ale nie, dla mnie Glenko jest numer jeden. Na pewno. Poczekaj.
Wojtka, jak pojedziemy na Skype, to jedno miejsce cię zawiozę za Stigochem. Aha, Wojtek obiecuje, że gdzieś na Skype mnie zawiezie, gdzie jeszcze nie byłam. To jest też taka góra w wysokości mniej więcej Papow Glenko. I jest widok na cały rycz na Skaju, Black Kulin. I na jezioro Kursk? Ja nie jakoś wiem. Tak? Kujrsk, jakoś tak. Jo. No zobaczymy. Na pewno w tym sezonie. Nie, ja planów na ten sezon to ja mi się wydaje, że mamy zbyt dużo i one się naprawdę mocno zweryfikują, dlatego że podstawowy i najważniejszy dla nas plan, który jest w ogóle priorytetem i nie ma, że nie, no to jest wyjazd do Polski. Tam musimy się pojawić w tym roku koniecznie, bo bardzo tęsknimy za wszystkimi. A później cała reszta, no to zobaczymy. Na pewno nie będzie nudno. My usiedzieć w domu nie potrafimy. Więc wszystko wam pokażemy. Znaczy oprócz wyjazdu do Polski, bo tam będziemy poświęcać czas tylko rodzinie, bez nagrywania. Chyba, że może coś, jakaś akcja przy wędzarni. A, no właśnie, chyba, że jakaś akcja przy wędzarni, bo Wojtek to marzy już o tym, żeby sobie coś uwędzić na ogródku. To tak, to wtedy tak pokażemy wam. Jeszcze na szczycie, ale to, co nam się ukazało, jak weszliśmy tutaj, to nie wiem, miałam ochotę normalnie się rozpłakać ze wzruszenia. To jest coś niesamowitego. Nie, Wojtek? Jest przepięknie. Jeny, dostałam drugiej energii, ale szczyt jest jeszcze daleko. O. Tam chyba za mną. To już jest małe nachylanie. Tak, ale widzimy jeszcze tam coś. Nie wiemy, co tam jest. Sprawdziłeś, co jest? No właśnie zobaczyłem, co nie jest. Wojtek sprawdza, no ale może jakiś korbet to już byśmy mieli. To będziemy wracać ewentualnie. Aha, dobra, no to sprawdzisz. To będziemy się cofać teraz. Nie, no teraz nie, ale później i tak wracamy tak, tą drogą. Więc co tam, jak już zaliczać tyle gór naraz, to jedna w tą czy we w tą, nie? No raczej. Teraz taka mądra, ale cierpiałam dzisiaj. Oj, ciężko było. No i to jest ten moment, kiedy... Tak. Normalnie... Nie no, no widoki to są... To jest coś niesamowitego, nie do opisania. Ale widzicie sami, no to... My na tych górach po drugiej stronie w ogóle byliśmy. Dwie z nich to są Munrose.
Doszliśmy do tego rydżu właśnie teraz, który tam widać. Do połowy tego rydżu. Ale do rydżu, który mamy w tle i który nas czeka w przyszłości. A my dzisiaj wracamy się. To nie na dzisiejszy dzień. Nie, bo to... Musimy się bardziej przygotować, tak. Za dużo na jeden dzień. Ludzie są w połowie, widzisz? Mhm. Pięknie. Niesamowite. Doszliśmy do miejsca, do którego chcieliśmy dojść, zobaczyć ten grzbiet, jak on faktycznie na żywo wygląda. I... Interesująco, no nie wiem co powiedzieć, bo wiadomo, że jak będzie się po nim szło, to jeszcze zupełnie inne wrażenie będzie robił na nas. Nie wygląda aż tak strasznie, ale jestem pewna, że będą momenty mega ciężkie. No, ale tutaj są... Ale nie przeraziłam się, nie, jestem ale taka... Ale momentami to są naprawdę płaskie ściany, nie? Tak. Tam na przykład, tam. No, ludzie tego nie widzą, Wojtek. No tak, widzą, ja wiem. Bo ja mam do tyłu, a my teraz musimy się cofać i musimy podejść... Z powrotem pod tam, ten Munro. Pod tamtą górę, tam, o tu, ale o tu. Ja tak bardzo chciałem zobaczyć to. Tak, no i zobaczyliśmy oboje, więc mega dzień jest. Możemy wracać. Zero wiaterku. Słoneczko wyszło. Super. Glenko. Ale tak, Glenko jest niesamowite, ale ten rycz, który nas czeka, to jest po prostu, będzie to będzie przygoda. Niesamowite. Ja nie wiem, kamerę to jakąś sobie do głowy chyba przymontuję, bo to jest... No tak, albo na klatkę, albo na głowę. Bo to jest niemożliwe, żebym szła i nagrywała. Już dzisiaj tutaj było tak ciężej. Chyba sobie zjem kanapkę aż tu. A kanapkę sobie zjesz? A zjedz sobie. O, dokładnie tędy będziemy wracać i musimy podejść na szczyt tej góry, żeby zacząć schodzić. Więc kolejna wspinaczka przed nami, ale schodziło się bardzo fajnie. Nie bałam się, więc jakoś pójdzie. Już dzisiaj jesteśmy tacy, jakby to powiedzieć, w rytmie? Nie. W gazie. W gazie, o, Wojtek mówi, że jesteśmy tacy w gazie, że już... Tyle to podejdziemy. Robimy sobie kilka sekund przerwy. Popodziwiamy trochę jeszcze. Nie możemy się napatrzeć. To jest... No, muszę powiedzieć, to jest niesamowite. Po raz kolejny chciałam coś innego powiedzieć, ale... Brakuje słów. Pięknie, naprawdę. A w ogóle to zeszliśmy tam, żeby zobaczyć ten rycz z bliska. Kawał drogi, bo teraz się trochę męczymy. Znaczy ja się trochę męczę z podejściem. Już jesteśmy prawie na górze. Tak, jesteśmy prawie na górze, ale co chwilę się zatrzymuję i oglądam dookoła te widoki. Chciałabym to wszystko tak zatrzymać na zawsze, ale... Nagrywamy filmiki właśnie po to, żeby mieć te wszystkie wspomnienia, żeby kiedyś móc usiąść i wrócić do... Dzisiejszy dzień na pewno będzie zapamiętany. Tak, i wrócić właśnie do tych wszystkich naszych przygód, do tych chwil młodości. Może nasze dziewczyny kiedyś obejrzą, nie? Na pewno. Zostawią suba i lajka. Może kiedyś się im trafi. Na razie za bardzo nie chcą oglądać. Na razie słowo góry to działa na nie jak... No nie wiem, no nie lubią po prostu. Po prostu nie lubią jeszcze. Może muszą do tego... No nie, dojrzeć? Nie wiem. Co? Jak były małe... W ogóle jak były małe nasze córki, to chodziły z nami po górach. Naprawdę. I zaliczyły dwa razy Ben Lomond. Dwa razy Ben Vane, kilka razy Konik Hill. Ben Venue, tak. Kilka razy Ben An. No i takie niższe jeszcze, znaczy niższe, no nie są to niższe góry niż Ben An i Konik Hill, West Lomond i East Lomond, nie? Tak.
Tak, także chodziły z nami po górach i ktoś nam powie, że bo jak dzieci widzą rodziców, to robią tak samo. No nie zawsze się okazuje. Przyszedł czas, że po prostu zaczęły nudzić się góry. Mówią, że zawsze te same widoki. Więc to jest ich wybór. Na razie nie chcą. Może muszą przejść jakiś tam rok, dwa i może wrócą do wycieczek z rodzicami kiedyś. Jak skupimy albo zbudujemy kampera. Tak, Wojtek mówi, bo my to jak myślimy w ogóle o budowie kampera, to myślimy o budowie kampera dla dwóch osób. A Wojtek się śmieje, że wtedy będzie pewnie tak, że nasze dziewczyny zechcą z nami jeździć, tak, i się okaże w kamper za mały. Opcja na 4, nie? Aha, więc musi być opcja na 4. No. Musimy chyba w Totka grać. W Euromilion tutaj. Tak. To wtedy może będzie jakaś szansa. Dobra, chwila odpoczynku minęła, idziemy dalej. Ja nie chcę. Nie chcesz jeszcze? No, ja też nie chcę, jak widzę, co nas czeka tam. Ja bardzo, znaczy bardzo, bo wbrew pozorom schodzenie z gór też jest męczące. Mi na przykład kolana bardzo dokuczają, jak schodzę i nie lubię tego. Zapewne. Tak. I trzeba być, no, czy się wchodzi, czy się schodzi, to trzeba być uważnym, więc. Bardzo powoli się schodzi. Jest to uciążliwe, bo schodzimy po naprawdę niewygodnych kamieniach. Jak widzicie za mną, nie da się nic przyspieszyć. Oczywiście nam się nic nie spieszy, ale mimo wszystko dyskomfort, jaki się czuje, jak się stawia stopy, jest spory. Oła. No zobaczcie, no cały czas po takich kamieniach tutaj. Znaczy no ten kawałek, a ten kawałek to tak naprawdę to jest kawał drogi. No to... Więc... Musimy to przetrwać. O. Wojtek jest już na tym skrzyżowaniu, na którym podejmowaliśmy decyzję. Czy jedziemy gdzieś dalej na wycieczkę, czy wchodzimy na Munro. Więc szczęście, aż ja muszę jeszcze kawałek zejść. Ścieżka jest naprawdę wymagająca ze względu na to, że te kamienie po prostu jak się po nich schodzi, to one się zsuwają. I trzeba naprawdę być mega skoncentrowanym na tym. Ale to już chyba powinno być lepiej, bo będzie mniejszy pion skos. Mam nadzieję i że będzie łatwiej. Niesamowite. Ja nie mogę uwierzyć, że my tutaj dzisiaj weszliśmy. Ja też. Jak odwrócisz się i zobaczysz do góry na ten prawie szczyt, bo to nie jest szczyt, tylko tam jeszcze z tyłu, to po prostu ja w to nie wierzę. Zobaczcie. Tam, 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 tam. I tam jeszcze kawałek dalej. Ale my jeszcze schodzimy, ponagrywamy jeszcze coś w drodze i zatrzymamy się w jeszcze jednym miejscu, które o, też wam pokażemy. Po małego jeziorka.
niby te kamienie się skończyły. Nie są. Ale zobaczcie, jak to się... No niewygodnie, po prostu. Co tu dużo mówić. Ten powrót dzisiaj to się ciągnie w nieskończoność normalnie. Schodzimy i schodzimy i końca nie widać. Szok. Nogi mamy mega zmęczone. Ciekawe, jak to będzie jutro, jak się obudzimy. Czy będziemy mieć siły, żeby pojechać jutro gdzieś w góry. Jak... Wojtek mówi, że na pewno ma odcisk na stopie. No nie wiem. Jeżeli będziemy na tyle zmęczeni, że stwierdzimy, że nie damy rady, no to coś wymyślimy ciekawego, innego. Zeszliśmy ze szlaku. O matko! Jestem wyczerpana normalnie. Ja też, musimy jakiś sklep znaleźć od razu. Tak. W zimną kolkę. Zdecydowanie już zaczęła się ta pora roku, ta pogoda, że trzeba więcej brać picia ze sobą. My wzięliśmy dzisiaj za mało. Ale szczerze mówiąc, to nie planowaliśmy tego Munrosa. Dokładnie. I jeszcze 1/3 rydżu. No dokładnie. Poniosło nas. Tak. Poniosło nas. Po zimą, znaczy w sumie jeszcze mamy zimę, ale tak. Poniosły nas. Poniosła nas. A właśnie, co ja mówię? 21. Gdzie 21? Od 21. No, a dzisiaj mamy dużo dalej. Ale co chciałam mówić? Że my sobie na spokojnie idziemy teraz na parking do auta. Pojedziemy po coś do picia. Nie, najpierw to miejsce. Tak. I tak, podjedziemy jeziorko. W jedno miejsce, na takie ładne jeziorko. Pokażemy wam i tam pewnie już będziemy kończyć filmik. I jechać do domu, bo my znowu 3 godziny, nie? Prawie, nie całe, tak, ale prawie. Co chciałam powiedzieć właśnie bez potrzeby, bo mi ciężko. 2 tygodnie albo 3 tygodnie temu mówiliśmy wam, że zalewaliśmy samochód pełen bak za 100 funtów. Mhm. Wczoraj zalewaliśmy, w międzyczasie dolewaliśmy oczywiście jeszcze. I wczoraj znowuż zalaliśmy cały bak i już wyszło na 115 funtów. To jest po prostu... Mam 15 funtów. O 15 funtów w ciągu 2 albo 3 tygodni. Nie jestem pewna, więc szok. Jakby podrożało. I teraz jak ktoś leje zbiornik jak my, to faktycznie wychodzi ci połowa zbiornika. Jak my 2 zbiorniki, to co najmniej miesięcznie lejemy. No tak. Więc już w miesiącu wychodzi 30 funtów więcej. No, no to jednak jest sporo. Jak to tylko paliwo. Szokiem. No ale co zrobić? Jeździć ja bym się wiedział. Chce, nie? Ja bym wiedział, co zrobić, ale. No. Jeszcze trzeba trochę poczekać. Dobra, dojechaliśmy i jesteśmy w miejscu Glen Colohan, tak. Dobrze to wymawiam? I okazuje się, że mamy jakiś szlak do pokonania. Który ma 1 milę, czyli 1,6 km. 1,6 km. Muszę uzbierać siłę. Ojen, dobra, idziemy, bo jak już tu jesteśmy, to trzeba skorzystać. I tak właściwie, no to jesteśmy na miejscu, bo my chcieliśmy dojść do tego jeziorka, zobaczyć jak tutaj wygląda dookoła. A to cała ścieżka dookoła jeziorka ma 1,6. Tak, więc do samego jeziorka to jest bardzo blisko. Ale bym się tu zanurzył teraz. Ja też. Tutaj tylko kawałek podejdziemy, zobaczymy i wracamy. No dobra, może być ile muszek przed tobą, maszek, komarów. O rany. Wow. W ogóle dzisiaj jak już chodziliśmy na górę, to strasznie dużo bąków było. Nie, Wojtek? No, o ryby są. Ryby są, Wojtek mówi. Ale... Taki cichy dzień. No, czasami to i tak nawet i latem u nas nie jest. No dokładnie. Jak z bajki dzisiaj. Zresztą, jak widzicie sami pewnie, niebieskie niebo. No,
kto nas ogląda, to wie, że u nas z tą pogodą to kiepska czasem. Kratkę jak szkocką kratkę. Tak. Częściej kiepska pogoda niż ładna. Znaczy, my tak trafiamy. To nie jest tak, że tak jest zawsze. Fajnie mają ci, którzy po prostu mogą sobie ułożyć tak pracę, że po prostu jeżdżą w góry czy na takie wycieczki. Tylko ładną pogodę. W taką, którą widzą, że o, dzisiaj to będzie super i jadą. My tak niestety nie możemy. Ale nie narzekamy, bo i tak sobie jeździmy, tak, i korzystamy. Nigdy nie zapomnę, jak się jechałem pierwszy raz do Szkocji na farmę w 2005 i przez pierwsze dwa miesiące były tylko dwa dni deszczu, a resztę było tak gorąco, że ludzie mdleli normalnie w tunelach czasami. I wróciłem do domu i mówię, co ci ludzie gadają? Przecież w tej Szkocji to jest cieplej niż w Polsce. No i drugi rok już zweryfikował. Czyli jak ja przyjechałam, tak? Tak. Bo ja właśnie tego nie pamiętam, żeby tak cały czas było ciepło. Było, na pewno, ale nie tak, że cały czas. Jak to my? Idziemy dookoła tego jeziora. Tak. A co? Tam kilka kilometrów w tą czy we w tą, to już naprawdę nie robi różnicy. A ścieżka jest tak przyjemna. To jest w ogóle fantastyczne. Pogoda jest tak idealna na taki spacer. Więc korzystamy, ciśniemy do końca. I papo w Glenko. To stąd robią te piękne zdjęcia. Haha, widzisz, jak nas wyśmiały? No. I w tym miejscu będziemy kończyć już naszą dzisiejszą, znaczy wyprawę, nie? Bo my jeszcze mamy kawał drogi do domu. Tak. Ale filmik będziemy już tutaj kończyć. Zrobimy szybkie podsumowanie. Mm-hmm. 13 km, 250 metrów, 8 godzin 15 minut i 1449 metrów przewyższenia. Tak, oczywiście to jest Papo w Glenko oraz ten to Munro, to jedno, na które weszliśmy. Wy ten filmik widzieliście w dwóch odcinkach, więc to jest podsumowanie dwóch filmików. Dokładnie. Dobra, to kończymy. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Choć nie chcemy stąd wyjeżdżać. No właśnie, nie chcemy stąd wyjeżdżać, ale musimy. Obowiązki wzywają. I oczywiście wzywają, no, trzeba czasem odpoczywać. O, dokładnie tak, to chciałam powiedzieć. Dobra, bo ja się rozgadam. Po prostu do następnego razu. Cześć! Cześć!